Drodzy, bardzo serdecznie witam Was ponownie na moim kanale Zbawienie w Chrystusie. Mam chwilę czasu, czekam na żonę, aż zrobi zakupy. Postanowiłem nagrać ten krótki materiał, aby upewnić wszystkich tych, którzy szukają prawdy na temat zbawienia i przyniesienia tego zbawienia przez Pana Jezusa Chrystusa już w pierwszym wieku, że od prawie 2000 lat zbawienie, które polega na tym, że każdy wierzący wchodzi do duchowego, uczynionego nie rękami ludzkimi miasta Nowej Jerozolimy, jest już faktem. Cała Księga Objawienia stała się księgą wypełnioną przez Boga. Te wszystkie wizje, prorocze wizje, które miały wkrótce stać się udziałem tych, którzy na nie czekali przed rokiem 70 naszej ery, już się spełniły, już się wypełniły. Ci, którzy czekają nadal na wypełnienie tego wszystkiego, co zobaczył Jan i co Pan Jezus przekazał mu, aby dodać otuchy, a zarazem no, ostrzec tych, którzy dalej żyją na zewnątrz. Na zewnątrz duchowej Jerozolimy. Apostoł Jan wyraźnie napisał wielokrotnie, co Pan Jezus kazał mu napisać, że te wydarzenia miały się stać wkrótce. Jan był w wieku no mniej więcej w połowie swoich 60 lat. Tam niektóre fragmenty wskazują na to, że miał jeszcze iść na świat, który był rozumiany jako obszar Imperium Rzymskiego i rozgłaszać te prawdy. Prawdy, które miały ogromne znaczenie. Dlatego, że pomiędzy spisaniem Księgi Objawienia a rokiem 70 było już zaledwie kilka lat. Dlatego też było bardzo ważnym, aby wszyscy, którzy oczekiwali ponownego pojawienia się, czy też przyjścia paruzji Pana Jezusa Chrystusa, trwali przy Panu Jezusie Chrystusie. Bo każdy, kto świadomie odrzucił to, co uczynił Pan Jezus Chrystus na krzyżu i wrócił do judaizmu, w przypadku oczywiście nawróconych Żydów, no to jak czytamy w liście do Hebrajczyków, takie osoby miały poważny problem. Dzisiaj wszyscy, którzy uwierzyli w Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie, a więc to, kim jest Pan Jezus Chrystus i co uczynił dla naszego zbawienia oraz to, że to zbawienie jest już dokonane. Ono się dokonało. Wszystkie grzechy zostały przebaczone w roku 70. Dokonało się duchowe zmartwychwstanie, a więc wszyscy starotestamentowi słudzy Boży, usprawiedliwieni przez Boga na podstawie tego, że oni oczekiwali Mesjasza i w tej wierze umarli. Wszystko to dokonało się w tym roku, w roku 70 naszej ery. W związku z tym, no, śmiało możemy mówić, że ci, którzy dalej głoszą ponowne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, są fałszywymi prorokami, których nie interesuje to, co mówią Pisma Święte, ale interesuje ich tylko to, co jest za oknem. Za oknem domu czy samochodu. Jest jeden z takich dosyć słynnych sionistów, nazywa się dr Michael Brown. No i on mówi tak, otwieram okno samochodu, no i co ja widzę? No widzę to, że Pan Jezus Chrystus jeszcze nie króluje. Jak to możliwe, żeby biblista, który przez dziesięciolecia bada Pisma, nie wierzył w to, że Królestwo Boże już panuje? Królestwo Boże nie miało przyjść w sposób widoczny. Czy Pan Jezus o tym nie mówił? Dlaczego Hymenejos i Filetos mówili, że zmartwychwstanie się dokonało, jeżeli zmartwychwstanie miałoby być zmartwychwstaniem fizycznych, biologicznych ciał? Czyż inni nie mogli tego sami zauważyć, że się dokonało? Dlaczego musieli
używać różnych krętactw, żeby przekonywać innych chrześcijan do tego, że zmartwychwstanie rzeczywiście się dokonało. Apostoł Paweł mówi, nie, jeszcze jest za wcześnie na to. Bo oni wszyscy w pierwszym wieku, wszyscy nasi bracia w pierwszym wieku wiedzieli, że zmartwychwstanie jest zmartwychwstaniem duchowym. Królestwo Boże to realia duchowe. To nie ma nic wspólnego z biologicznymi ciałami. Dlatego też mówcie śmiało wszystkim, którzy głoszą nadal powtórne przyjście Chrystusa, że powtórne przyjście Chrystusa jest już kwestią przeszłości, a nie przyszłości. I trzeba wierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, bo inaczej robimy z Niego fałszywego proroka i kłamcę. Kto z nas śmie nazywać Boga Wszechmogącego kłamcą? Ja nikomu nie życzę konsekwencji takiego zatwardzenia w niewierze, zatwardzenia swojego serca w niewierze, dlatego że jest to coś strasznego, to jest wieczna śmierć. Z tego już nie ma nic, nie ma zmartwychwstania, no nie ma nic, po prostu ci ludzie przepadną na wieczność. A wszystko, co najlepsze, to po prostu przeżywają tylko teraz, w tych swoich biologicznych ciałach. Dlatego głośmy innym dokonane zbawienie, dokonane przebaczenie grzechów. To wszystko miało już miejsce prawie 2000 lat temu. Życzę Wam wszystkim dużo błogosławieństw od naszego Pana, żebyście robili wszystko, co w naszej mocy, w mocy Kościoła, który jeszcze prężnie działa na tej ziemi. I ja wierzę w to, że dalej będzie działało. Tylko, że musimy docierać do ludzi wszelkimi sposobami, nie tylko poprzez portale społecznościowe, ale piszcie artykuły, piszcie książki, bo te rzeczy mogą przetrwać kilkaset lat. Dlatego ja osobiście też postanowiłem używać papieru do tego, żeby przekazywać wyniki swoich studiów nad pismami na te tematy i dlatego też uważam, że ma to sens. Do następnego razu, kochani. Trzymajcie się.